Cześć, witam Was na moim kanale Tu się kręci. Jak Wam mijają święta? Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że się nie objadacie, ale z drugiej strony nie dajmy się zwariować, tak? To są święta. Hej, najedzmy się. I dlatego właśnie z tej okazji w ogóle chciałbym Wam złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, a także mokrego śmigusa dęgusa. Jeżeli na nas oglądacie to już po świętach, to mam nadzieję, że ten powrót do pracy nie był dla Was ciężki. Dzisiaj porozmawiamy o takim efekcie, który nazywa się speed ramping. Więc intro i jedziemy. Ok, efekt speedrunning. Co to jest? Na pewno widzieliście coś takiego już nieraz w filmach, zwłaszcza w filmach hollywoodzkich. Taka słynna scena w Matrixie, gdzie Neo na dachu wieżowcu uchyla się przed kulami. Tam widzieliście taki moment, kiedy najpierw mamy normalną prędkość, potem jest spowolnienie i potem znowu powrót do normalnej prędkości. I to jest właśnie mniej więcej efekt speedrumpingu. Coś takiego wykorzystałem ostatnio w moim filmie o lataniu dronem, tutaj link na górze, i tam właśnie w niektórych ujęciach jest właśnie użyty taki efekt speedrumpingu, gdzie troszeczkę zwalniam, później przyspieszam lub odwrotnie, jest normalna prędkość i potem jest spowolnienie i znowu przyspieszenie. Jest to naprawdę bardzo proste, ja Wam pokażę to akurat jak zrobić w Premiere Pro, bo w tym programie pracuję, ale z tego co wiem można to zrobić w każdym innym programie. I co, no, nie marnujmy więcej czasu, przejdźmy do programu i zobaczmy jak to zrobić. Jesteśmy już w Premiere Pro i pierwsze co musimy zrobić to wgrać jakiś klip filmowy. Ja już sobie wgrałem, jak widzicie on jest nagrany w 100 klatkach na sekundę, więc jeżeli ja go sobie teraz odtworzę, to widzicie, że on jest w normalnej prędkości nagrany. Klikam na tym klipie prawym przyciskiem myszy, wybieram Modify, Interpret Footage i wybieram sobie Assume this frame rate. I tutaj wpisuję 25 klatek, bo w takiej ilości nagrywam cały film. Ja już sobie zaznaczyłem tutaj kawałek, który chcę wyciąć z tego danego klipu i na nim pracować. A ponieważ takie zwolnienie powoduje, że także i zwalnia nam się dźwięk, więc dźwięk jest zupełnie nam niepotrzebny. A więc potrzebujemy sam obraz, sam film, więc wybieram tą ikonkę i przeciągam na naszą linię czasu. Ok, mamy już nasze linii czasu, trochę sobie tutaj rozszerzę i jak widzicie, jak włączę, to jest spowolnione. Ok, teraz musimy sobie wybrać moment, w którym ja chcę go przyspieszyć. To będzie ten moment. I teraz jak to przyspieszamy? Tutaj na tą ikonkę FX klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Time Remapping i Speed. I w tym momencie pojawia nam się kreska. Ta kreska już była wcześniej widoczna, ale ona wtedy przedstawiała nam opacity. A teraz nam pokazuje właśnie naszą prędkość. Więc w tym miejscu chcemy przyspieszyć nasz film, bo jest spowolniony, chcemy przyspieszyć nasz film. Jak to zrobimy? Najpierw trzeba postawić tutaj punkt. Klikam Ctrl i z Ctrlem wstawiam sobie punkt. Jak postawiliśmy ten punkt, teraz możemy sobie przyspieszyć dany klip, więc podciągam to do powiedzmy 400. Ok, 400 razy. I jak widzicie, on jest przyspieszony. Klikamy na jeden z tych figur i rozciągamy. I teraz widzicie, że to przyspieszenie jest bardziej płynne. Żeby je jeszcze bardziej zrobić płynne, możemy kliknąć na jeden z tych tutaj takich wąsów z tego kwadracika wystających i po prostu lekko przekręcić. I teraz nam się to bardzo ładnie wygładza. Oczywiście możemy sobie wybrać moment, w którym chcemy, żeby to się nam zrobiło. Powiedzmy, że w tym momencie, kiedy stawiam nogę, chcę, żeby to przyspieszenie zaczęło się. Możemy sobie całość przesunąć. O, i tak to wygląda. I teraz sobie troszeczkę znowu zwęzimy ten obraz i puścimy go. I tak to wygląda. Wolno idzie. I nagle przyspiesza. I teraz w tym miejscu znowu chcę spowolnić. A więc znowu klikam Ctrl. Wybieram punkt, spowalniam znowu do 100%, to jest nasza prędkość 25 klatek, czyli spowolnienie. Rozciągam te niepełne rąby, troszeczkę wygładzam, przeciągam do miejsca, w którym chcę, żeby to się zaczęło robić. To spowolnienie nastąpiło i gotowe. Jest przyspieszenie i znowu zwolnienie. I tak to właśnie wygląda, jest to naprawdę proste do zrobienia, a daje naprawdę fajne efekty. I to jest cały efekt. Myślę, że nie jest to trudne, tak? Taki efekt możemy wykorzystać na przykład przy przejściach między jednym a drugim ujęciem.
spowalniamy film, pod koniec ujęcia przyspieszamy go i w kolejnym ujęciu przyspieszamy film i spowalniamy. Dzięki temu mamy fajne, płynne przejście. Jeszcze do tego, jeżeli jest ruch kamery w jedną stronę i potem cały czas w tą samą stronę kolejny ruch kamery, naprawdę wygląda to całkiem fajnie. Zachęcam. Jedna bardzo ważna rzecz, żeby móc spowolnić film, musicie go nagrać przynajmniej w 50 albo 60 klatkach, a już w ogóle super, jak nagrywacie go w 100 albo w 120. Jeżeli natomiast nagracie go w 25 klatkach, to ten ruch już nie będzie taki płynny, dlatego dobrze jest, jeżeli wasza kamera ma możliwość jeszcze nagrywania w 50 klatkach, to już wtedy możecie zwolnić film o połowę. Zachęcam do robienia tego efektu, do wykorzystania go w filmach, bo naprawdę to daje taki fajny filmowy look. Oczywiście nie każdy to lubi, niektórzy w ogóle nie lubią takich efektów i okej, jak to mówię, to jest kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje, więc jak kto woli. Natomiast ja lubię takie efekty, więc takie efekty będą się częściej pojawiały w moich filmach. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, dzięki wielkie w ogóle za subskrybowanie, jest nas z każdym odcinkiem trochę więcej, dlatego staram się też systematycznie wrzucać nowe filmy, a jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia tego dzwoneczka, wtedy będziesz dostał informacje o moich nowych filmach i do lajkowania też, bo to też daje mi jakąś informację, że wam się podoba. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie i co, widzimy się za tydzień w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!